Thank you for allowing me to speak in your church. Dziękuję za to, że mam możliwość, że pozwoliliście mi dzielić się tutaj w waszym kościele. Dziękuję, pastorze. To jest ogromny przywilej dla mnie, że mogę tutaj być. I was introduced as Georg from Germany. Przedstawiono mnie przed chwilą jako Georg z Niemiec. But only my passport says that I'm German. Ale tak naprawdę tylko w paszporcie moim jest zapisane, że pochodzę z Niemiec. In my heart, we're Afghans. Ponieważ moje serce jest w Afganistanie, w Pakistanie. Jestem Afgańczykiem, Pakistańczykiem w sercu. We spent most of our adult life in Afghanistan, in Pakistan, in India. Spędziliśmy większość naszego dorosłego życia w Afganistanie, w Pakistanie, w Indiach. And actually we were thinking that we will probably spend our whole life there. I tak naprawdę to myśleliśmy, sądziliśmy, że spędzimy tam całe swoje życie. But after 25 years we were told to come back to Germany. Ale po 25 latach poproszono nas, powiedziano nam, żebyśmy wrócili do Niemiec. To run our international office. Po to, żeby prowadzić nasze międzynarodowe biuro. I want to thank especially Pastor Heini and Esther for welcoming us so much, and we stayed in their house and enjoyed the hospitality. Chciałbym szczególnie podziękować Reiniemu, jego żonie Esterze, za to, że mogliśmy mieszkać u nich w domu, cieszyć się ich gościnnością. You know, we have been at the same Bible school. Wiecie, że byliśmy razem w tej samej szkole biblijnej, razem z moją żoną również. My son also was there. I również mój syn był w tej szkole. But they were much later. Ale znacznie, oni byli znacznie później w tej szkole niż ja. You know, I have never been in a 5-star hotel. I have never been in a 5-star hotel. Nigdy nie byłem w pięciogwiazdkowym hotelu. But I think what I experienced in Pastor Haney's house and Esther, I think that's kind of like 5-star. Ale uważam, że to, czego doświadczyłem w domu pastora i jego żony, to było naprawdę jakbym mieszkał w pięciogwiazdkowym hotelu. Yes, they really looked after us very well. Naprawdę super się o nas zatroszczyli. It's wonderful to be here in your beautiful country. Cudownie jest być w waszym pięknym kraju. You know, I remember this morning that actually in the 1980s, in I don't know when it was, 83 or something like that, 82. Pamiętam kiedyś w latach w 80-tych, nie wiem, 82, 3. When there were all these demonstrations, mostly in Gdańsk. Kiedy w Polsce odbywały się te demonstracje, głównie w Gdańsku. And there was a lot of shortage of food in hospitals and, you know, and also in kindergartens and so on. No i brakowało żywności również w szpitalach, w przedszkolach. And I was a young man and we drove a lot of medicine and food all the way from Germany to Gdańsk. I byłem wtedy młodym mężczyzną i przewoziliśmy mnóstwo jedzenia właśnie do Gdańska z Niemiec. Yes, but now I'm glad to be back again. Cieszę się, że jestem tutaj ponownie. I have been really blessed at that conference. Zostałem naprawdę ubłogosławiony podczas tej konferencji. How many of you have been there at this missions conference? Ile osób tutaj obecnych było na tej konferencji? Oh, quite a lot. Yes, no, dosyć sporo, cudownie. Yes. So, you know, I personally, I always like to go to missions conferences. Wiecie, osobiście bardzo lubię jeździć na takie konferencje misyjne. Maybe also, you know, I should have gone to this ladies' conference. Może powinienem być również obecny na tej konferencji dla kobiet, o której była tutaj mowa. Because I like to be in the presence of the Lord. Ponieważ lubię przebywać w Bożej obecności. And all what our sister shared, I love that. I bardzo mi się podobało to, czym dzieliły się tutaj nasze siostry. You know what was God telling me when I was starting to work in Pakistan and Afghanistan? Wiecie, to co Bóg mi mówił, kiedy zaczynałem pracę w Pakistanie, w Afganistanie? He said the first thing you have to do when you go into a dark place. To mówił, że pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, kiedy znajdę się w takim ciemnym you miejscu, raise up an altar of praise and worship. To jest to, że muszę przebywać w uwielbieniu, oddawać Bogu chwałę i uwielbienie i przebywać w takim właśnie miejscu. You go into a place. Ponieważ kiedy idziemy do takiego miejsca i kiedy zaczynamy uwielbiać, oddawać Bogu chwałę w takim miejscu,
as you do this, God starts to change the atmosphere. To wówczas Bóg zaczyna zmieniać tam atmosferę. And as we worship the Lord, kiedy uwielbiamy Boga, oddajemy Mu chwałę, He ministers to us. On świadczy dla nas, On nam usługuje. And I have seen many times people healed and restored. I wiele razy widziałem, jak ludzie odzyskiwali zdrowie. You know, I was also imprisoned by the Taliban. Byłem również w więzieniu w Talibanie. And we were treated very badly. I bardzo źle nas tam traktowano. And we saw horrible things there. I widzieliśmy tam straszne rzeczy. And when I came out, kiedy wyszedłem, I was traumatized. Przeżyłem traumę, byłem w takim stanie. But the Lord healed me. Ale Bóg mnie uzdrowił. I never had any counseling or anything. Wiecie, nie musiałam korzystać z żadnej pomocy takiej specjalistycznej, psychiatry, psychologa. I'm not against counseling. Oczywiście nie mam nic przeciwko korzystaniu z takiej pomocy. We have counselors coming to the mission field to help our people. Mamy takie osoby, psychologów, którzy przychodzą do tych miejsc, w których prowadzimy te misje, żeby pomagać osobom, które tam przebywają. I went every morning to a prayer meeting. Ale każdego dnia chodziłem na spotkania modlitewne. And the presence of God was there. I Boża obecność tam była. As we worshiped the Lord. Kiedy uwielbialiśmy And every Boga. Time I was in his presence. I za każdym razem, gdy przebywałem w Jego obecności, was like the Holy Spirit just going over those wounds inside of me and washing them away. To było tak, jakby Duch Święty dotykał się bezpośrednio tych wszystkich moich zranień i obmywał je, uzdrawiał je. And in a short time, i po krótkim czasie everything inside of me was healed. Wszystko, co było wewnątrz mnie, zostało uzdrowione. And then a few months later, a kilka miesięcy później we went back again to Afghanistan. Znowu pojechaliśmy do Afganistanu. I could have never done that. Nigdy nie byłbym w stanie tego zrobić, gdyby moje serce nie zostało uzdrowione. But this is what God is doing. Ale to właśnie czyni Bóg, when we worship Him, kiedy Go uwielbiamy and when we come in His presence. I kiedy przebywamy w Jego obecności. Amen. Amen. I nearly get off my theme. No i prawie odszedłem już od tematu, o którym miałem tutaj mówić. You know, because I want to, you know, I want to talk about what is also very much on God's heart. Chcę mówić o czymś dzisiaj, co bardzo mocno jest zakorzenione w Bożym sercu. And it's about the nations. Chodzi o narody. God's heart for the nations. Boże serce dla narodów. And I want to talk with you about this morning. I chciałbym dzisiaj właśnie o tym wam mówić. And just open up your heart. Otwórzmy swoje serca. Because whatever is on God's heart should be on our hearts also. Ponieważ cokolwiek jest w Bożym sercu, powinno być również w naszym sercu. You know, missions is not just something for a few special people like Radek and Ella. Wiecie, misje to nie jest coś takiego, co jest przeznaczone dla wyjątkowych osób takich jak Radek czy Ella. Some people they're kind of special and maybe also a little bit weird, you know, that's the Bible that God sends to Afghanistan or to the mission field. Wiecie, taki sposób myślenia. No niektórzy są tacy szczególni, może trochę dziwaczni. No i dla nich jest miejsce w Afganistanie. You know, missions is really on God's heart. Ponieważ wiecie, chcę wam powiedzieć, że misja to jest coś, co naprawdę jest w Bożym sercu. And when Jesus gave his commandment to his disciples, kiedy Jezus dawał swoim uczniom przykazania, he didn't just say to Peter, on nie powiedział tego tylko do Piotra. Say, Peter, nie powiedział tak, Piotrze, you will go. Pójdziesz? And maybe also James, you will go. I może Jakub, może ty też and pójdziesz, Jakubie. Also John. I może jeszcze Jan. But all the others, you stay here. Ale wszyscy pozostali powinni się zostać tutaj. He gave it to all of them. On dał ten nakaz wszystkim. Not all of them went, nie wszyscy z nich poszli. Nie wszyscy z nich poszli do narodów. Like Apostle Thomas, he went all the way to India. A na przykład Tomasz, on poszedł do Indii, aż do Indii dotarł. So 2000 years ago, South India already received the gospel. Czyli już 2000 lat temu południowe Indie przyjęły Ewangelię. But others, they, of course, they stayed back. Ale inni, no, niektórzy zostali na miejscu, ale wspierali tych, którzy poszli. And you know, when Jesus left, wiecie, kiedy Jezus odszedł już, he gave them a commandment. Dał uczniom takie przykazanie, taki nakaz. You know, first he said, all power and authority has been given unto me. Powiedział tak, wszelka moc i autorytet spoczął na mnie, został mi dany.
go to all the world. I powiedział w tym autorytecie, powiedział: idźcie na cały Make świat. Disciples of all nations, of all ethnic groups. I czyńcie uczniami wszystkie narody, wszystkie grupy etniczne. How many are there? About 14,000 or 16,000 ethnic groups? Ile jest? Około 14-16 tysięcy takich grup etnicznych. About. Około. And only about half of them have heard the gospel. I tylko połowa z nich słyszała Ewangelię. Many, many nations. Naprawdę jest wciąż wiele many narodów, wiele grup ludzi. I work amongst the people's group. Które nie słyszały Ewangelii. Ja pracuję wśród takich grup. As many people as Poland has. Pracuję wśród takich grup, takich narodów, których liczebność jest prawie taka jak w Polsce. You have about 40 million people? Gdzieś około 40 milionów ludzi jest tutaj, tak? Pashtuns also. Mm-hmm. Pasztonów, tak? Pasztonów też jest million people. Około 40 milionów ludzi. No church amongst them. I nie ma ani jednego kościoła. No Bible. Nie mają Biblii. Can you imagine? Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Maybe there are 20 believers amongst them. Może 20 wierzących jest wśród nich. And I mean, can you imagine that like a nation like your nation doesn't even have the Bible? Jesteście w stanie wyobrazić sobie naród wielkości Polski, polskiego narodu, który nawet nie ma Biblii? We are working on that now. Pracujemy teraz nad tym. So there are many people. Więc jest wiele takich osób. Nations, they know nothing about Jesus. Jest wiele narodów, które nie wiedzą nic o Jezusie. And that's why, you know, Jesus has given actually a commandment. I dlatego Jezus dał pewien nakaz. In German, in a German language, it says Missionsbefehl. W języku niemieckim to słowo brzmi, czy to wyrażenie brzmi Missionsbefehl, czyli jakby taki rozkaz, tak? Rozkaz do tego, żeby iść na misję. It means it's a commandment. To znaczy, że jest to rozkaz, nakaz. And there was a time when I was going around and I was preaching and I said, there are not 10 commandments, there are 12 commandments. Kiedyś tak jeździłem i nauczałem, i w tym nauczaniu mówiłem, że to nie jest prawda, że jest 10 przykazań Bożych, jest 12 przykazań and Bożych. I was passionately preaching that. I naprawdę z pasją tego nauczałem. We all know the 10 commandments. Ale oczywiście wszyscy znamy tych 10 What is the przykazań. Jakie jest 11 Jesus przykazanie? Said, a new commandment I have given to you. Jezus powiedział, daję wam nowe przykazanie. Powinniście kochać siebie nawzajem. And then he has given another one. A później dał nam jeszcze jedno. Go into all the world. Idźcie na cały świat. So can you say one of those commandments are not important? Czy możecie powiedzieć, że któreś z tych przykazań jest nieważne? You know, do sometimes lie, it's not a problem. I keep all the others. Czasami możemy mówić, a dobra, małe kłamstewko, to tam żaden problem. Wszystkich sometimes, pozostałych przestrzegam. Sometimes to steal a little bit, it's not a problem, because I keep all the other commandments. Może mówimy czasami tak, tam ukradnę coś tam małego, to nie problem, wszystkich innych przestrzegam. We need to keep all of them. Nie, musimy przestrzegać wszystkich anyway, przykazań. A brother, he's a theologian. Mam brata i on jest teologiem. He studied 8 years theology. I on studiował teologię przez 8 lat. So I told him if this was theologically okay to preach that there are 12 commandments. I zapytałem go kiedyś, czy to jest teologicznie w porządku, jeżeli nauczam innych, że jest 12 przykazań. So I was thinking a lot about this. No wiecie, dużo się zastanawiał nad tym. I think you can't do that. I powiedział, wiesz co, chyba nie możesz tego robić. But actually it is a commandment. Ale tak naprawdę to jest, you know, to rzeczywiście przykazanie. Jesus wants us to go. Ponieważ Jezus chce, żebyśmy poszli. On chce, żeby narody usłyszały. I tak jak powiedziałam, nie każdy musi iść do innych krajów. Ale ci, którzy podróżują, którzy jeżdżą do innych krajów, potrzebują waszej pomocy. Ponieważ my siejemy tak wiele rzeczy, które pochodzą z Bożego serca. This famous scripture, John 3:16. Ten sławny fragment Jana 3:16. God so much loved this world. Ponieważ Bóg tak umiłował świat. That he gave everything. Że dał wszystko. He gave his son. Dał swojego syna. For the whole world. Całemu światu. So that everyone can receive forgiveness of sins. Żeby każdy mógł przyjąć and have, przebaczenie grzechów. And have eternal life. I mieć życie wieczne. But you know he gave everything from his side. Wiecie, Bóg ze swojej strony dał nam wszystko. And yesterday I was preaching a message. Wczoraj miałem takie przesłanie, nauczałem. Showing how God was constantly working behind the scenes through signs and miracles and many things. I pokazałem w jaki sposób Bóg pracuje jakby spoza sceny, czyniąc te znaki i cuda wśród nas.
So that the gospel would go out. Po to, żeby Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać. And it is amazing how the first Christians, how much of the world they evangelized. I to jest niesamowite, jak ogromny kawałek świata pierwsi chrześcijanie zewangelizowali. And they were obedient to the commandment. I oni byli posłuszni temu nakazowi. Like John, who went all the way to South India. Tak jak Jan, który pojechał aż do południowych Indii. In Ezekiel, w Ezekiela, w 18 rozdziale Ezekiela, it says that God does not, is not, has no pleasure in the death of a wicked person. Jest napisane, że Bóg nie znajduje przyjemności w śmierci w śmierci bezbożnego. He doesn't, he's not happy about a dead person, a bad person to die. On nie chce, żeby taka bezbożna osoba, zła osoba umarła. He wants him to turn from his wicked ways and to live. On chce, żeby taka osoba odwróciła się od swoich złych dróg i żyła. And you know, Paul was also saying, Paweł mówił również, that God's desire is that all people would be saved. Że Bożym pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. And come to the knowledge of him. I żeby go poznali. This is God's desire. To jest Boże pragnienie. And it is Paul's desire. I to jest pragnienie też Pawła. You know, Paul says, I have become all things to all men. Paweł powiedział, stałem się wszystkim dla wszystkich. So that I can save as many people as possible. Po to, żebym mógł nieść zbawienie i zbawić tylu, ilu jest, jak to będzie it's możliwe. In 1 Corinthians 9. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdziale. Werset 21. And then in Romans 15. I później w Rzymian w 15 rozdziale. Verse 20 and 21. Werset 20-21. He said, it has always been my ambition. Paweł powiedział, to zawsze było moją ambicją. Paul had an ambition. On miał jakąś ambicję. He had a desire. Miał pragnienie. He says, my desire is. Powiedział tak, moim pragnieniem jest. To preach the gospel where Christ is not known. Nauczać Ewangelii tam, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany. So that those who have not been told. Żeby ci, którym nie powiedziano jeszcze o Chrystusie, zobaczyli. And those who have not heard, i żeby ci, którzy nie słyszą, that they will understand. Zrozumieli. We talked yesterday a lot about missions. Wczoraj dużo rozmawialiśmy na temat misji. That many missionaries go to the places where there are already churches. Że wielu misjonarzy tak naprawdę jeździ, czy udaje się w miejsca, gdzie już są kościoły. But Paul said, my ambition is to go where Christ is not known. Ale Paweł powiedział, moim pragnieniem jest pójść do tych miejsc, w którym Jezusa jeszcze nie znają. This is also the desire of our organization. I to jest również pragnieniem naszej organizacji. To go to those unreached peoples. Żeby dotrzeć do tych ludzi, do których nikt jeszcze z Ewangelią nie dotarł. I wish you could come one time with me. Bardzo chciałbym, żebyście kiedyś mogli pojechać razem ze mną. Be amongst the unreached people's group. I żebyście mogli doświadczyć, jak to jest być wśród takich, do których jeszcze Ewangelia nie dotarła. Millions of people. To są miliony ludzi. And not one believer. I wśród tych milionów nie ma ani jednego wierzącego. And Satan has all authority over them. I szatan ma wszelki autorytet nad nimi. And he controls them. I on ich kontroluje. And you find every wicked and evil thing there. I tam są, dzieją się straszne, naprawdę straszne rzeczy. And it is terrible to see people suffering. I strasznym jest widzieć, jak ci ludzie cierpią. And you know, missions is not a concept in the New Testament. Wiecie, misja to nie jest jakaś koncepcja, idea z Nowego Testamentu. God has it on his heart from the first book of Moses, from the first book in the Bible to the last book. All throughout the Bible he speaks about the nations. Wiecie, tak naprawdę Bóg miał misję w swoim sercu i narody, inne narody w swoim sercu od samego początku, od pierwszej księgi, którą mamy w Biblii, aż do ostatniej. I could give a Bible study for the next 2 or 3 hours. Mógłbym teraz studiować różne fragmenty z Pisma Świętego przez kolejne 2-3 godziny i przeprowadzi was przez Biblię. It speaks about
That God wants all the nations to be blessed. Przez wszystkie te miejsca, w których jest napisane, że Bóg chce, aby wszystkie narody były błogosławione. All the nations to know him. Aby wszystkie narody go poznały. When he called out Abraham, kiedy on powołał Abrahama, he says Abraham in Genesis chapter 12, powiedział tak w pierwszej księdze Mojżeszowej, verse 1-3, w rozdziale 1-3. W 12 rozdziale, 1-3 werset, powiedział do Abrahama tak, opuść swój kraj i swój naród i opuść dom swojego ojca i udaj się do ziemi, którą ci wskażę. A ja uczynię z ciebie wielki naród. And he says, and I will bless those who bless you. I będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławią. And whoever curses you, I will curse. I będę przeklinał tym, którzy ciebie przeklinają. And it says, and all peoples on the earth. I powiedział, i wszyscy ludzie na ziemi. All nations on the earth. Wszystkie narody ziemi. Will be blessed through you. Będą błogosławione przez ciebie. That was God's desire. To było Boże pragnienie. To show his glory, żeby pokazać swoją chwałę, swoją moc. To the people of his, to Abraham. Abrahamowi. And then later to the people of Israel. No i później Izraelowi, ludowi Izraela. So that all the other nations they realize. Po to, żeby wszystkie pozostałe narody zdały sobie sprawę, this is the true and the living God. Że Bóg jest prawdziwym i żywym Bogiem. And then it says it again and again, Genesis 20, Genesis chapter 18 and Genesis 20, chapter 22. I później w kolejnych rozdziałach pierwszej księgi Mojżeszowej w rozdziale 20, 22. I will surely bless you. W 18. Będę was błogosławił. And make your descendants as numerous as the sand on the sea. I sprawię, że wasze potomstwo będzie liczne jak ziarnka piasku. And like the stars in the sky. I jak gwiazdy na niebie. And through your offspring. I poprzez wasze potomstwo. All nations of the earth will be blessed. Wszystkie narody świata będą błogosławione. Again, all nations. Jeszcze I will bless all nations through you. Wszystkie narody będę błogosławił poprzez and then, was. When Jacob, i później Jakub. When after Abraham died and Jacob. Po śmierci już Abrahama działy się rzeczy w życiu Jakuba. Remember when he had this dream and they saw this letter. You know where angels go, went up and down. Pamiętacie, miał taki sen i widział, jak anioły schodzą i odchodzą, tak, krążą. God spoke to him there. I Bóg do niego przemówił tak. He says, "I'm the Lord, the God of your father Abraham and Isaac." Powiedział tak, jestem Bogiem twojego ojca Abrahama i Izaaka. And it says, "Your descendants will be like the dust on the earth." I powiedział, a twoje potomstwo będzie liczne jak ziarnka piasku. And you will spread out to the west and to the east, the north and the south. I oni podążą na wschód i na zachód, na północ i na południe. This is in Genesis 28. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale. And then he says, and all peoples on the earth. I powiedział dalej tak, wszystkie narody ziemi will be blessed through you będą przez ciebie błogosławione i przez twoje potomstwo. And then we read in Exodus chapter 19. I kolejny fragment, druga księga Mojżeszowa, rozdział 19. When the people of Israel were in the desert. Kiedy Izraelici byli na pustyni. And God spoke to them. I Bóg mówił do nich. And he says, you know, he says, I says, this is what the Lord is saying to you and all the people of Israel. I powiedział do nich tak, to jest to, co Bóg mówi do was i do całego ludu izraelskiego. And he said, if you are obedient to me. I dalej słyszymy, jeśli będziecie mi posłuszni, and if you keep my covenant, jeżeli my będziecie laws, przestrzegać mojego przymierza, moich praw, then he says, I make you out of all the nations, I make you my nation. To uczynię was moim narodem, narodem wybranym pośród innych. And you will become a kingdom of priests and a holy nation. I staniecie się królestwem kapłanów wśród świętego narodu. A special nation. Taki specjalny, szczególny naród. That's what he said. To właśnie Bóg powiedział. And that's the people of Israel. I to są ludzie, to jest lud Izraela. Nation. Oni są szczególnym narodem. Still today. Nadal dzisiaj. We had one brother at a conference. He was telling us about this. Był na konferencji obecny jeden brat. On się dzielił z nami tym. Has his
has time in its history with the people of Israel. Przez cały czas, jakby Boży czas, przez całą historię Pana Boga, którą widzimy, Bóg miał serce dla Izraela. I to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy zobaczyć, jak Bóg gromadził ludzi razem ze sobą. And it is terrible. I to jest straszne. What my nation has done to the people of Israel. Straszne jest to, co mój naród uczynił ludziom z Izraela, ludowi Izraela. Has been a tool of the devil. Myślę, że byliśmy narzędziem diabła. To do horrible things, especially in your country. Straszne rzeczy, które wydarzyły się w tym kraju, szczególnie tu w Polsce się działy. People of Israel are God's people. Ludzie, Boży, lud Izraela, Izraelici są Bożym ludem. But then we find the same scripture in the New Testament. Ale te same fragmenty możemy przeczytać w Nowym Testamencie. Where do we find it? Gdzie? In 1 Peter chapter 2 verse 9. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 9. Now he says, now you, the church, you are a chosen people. Tam Piotr mówi, wy, Kościół, jesteście wybranymi ludźmi. You are royal priesthood. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteście świętym narodem. A special people. Jesteście wyjątkowymi, specjalnymi ludźmi. To mówi Słowo Boże. He has called us. On nas powołał. To be his people. Powołał nas do tego, żebyśmy byli Jego narodem. Żebyśmy byli kapłanami i królami. For what purpose? W jakim celu? So that we might enjoy it for ourselves? Żebyśmy się mogli sami z tego cieszyć? Just for us? Tylko dla nas? No. Nie. So that we may proclaim. Po to, żebyśmy mogli ogłaszać. The praises of him who called us out of the darkness into his light. Że chwała, którą oddajemy Bogu, wywołuje nas, wyciąga nas z ciemności ku światłu. You know, God has made the people of Israel. God has made the people of Israel. Bóg stworzył Izraelitów. I powiedział, będziecie narodem, którym będę błogosławił. I sprawię, że będziecie ponad innymi narodami. But you should bless other nations. Ale wy też macie błogosławić inne narody. And as we know in the Bible, the people of Israel have many times failed. I wiemy dobrze z Biblii, że lud izraelski wiele razy zawodził w tej kwestii. And God has called us. I Bóg powołuje nas, to be a holy nation, żebyśmy byli świętym narodem, szczególnym narodem. That's what it says here, kings and priests. To jest tutaj napisane, że będziemy królami i kapłanami. So that we only get blessed. Żebyśmy byli błogosławieni. So that we proclaim it. Czy po to, żebyśmy my mogli share it with others. Czy po to, żebyśmy my mogli być błogosławieni? Nie, po to, żebyśmy mogli dzielić się tym z innymi. If we keep the blessings for ourselves. Jeżeli będziemy zatrzymywać błogosławieństwa tylko dla siebie, then we become selfish. To stajemy się egoistami. And then God has to take his blessings away. I wtedy, give it to somebody else. I wtedy Bóg będzie musiał odebrać nam te błogosławieństwa i dać je komuś innemu. You know, it says here, we all know the story of when Moses was in Egypt. Wszyscy znamy historię ze Słowa Bożego, kiedy Mojżesz przebywał w Egipcie. And God did all these amazing miracles there. I Bóg wykonał te niesamowite cuda w Egipcie. You know what it says here in Exodus, chapter 9. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale jest napisane tak. He says, I have raised up, that is what what Moses said to Pharaoh, I have raised you up for this very purpose. Możesz powiedzieć do faraona coś takiego. Postawiłem cię w tym miejscu w bardzo konkretnym celu. That I might show my power. Po to, żebym mógł pokazać swoją moc. And that my name might be proclaimed in all the earth. I po to, żeby moje imię było ogłaszane po całej ziemi. Here we have it again. Kolejny raz, ten sam przykład. All these mighty miracles. Bóg uczynił te niesamowite cuda. So that he will proclaim to the whole world. Po to, żeby all the nations would know. Po to, żeby mogły zostać ogłoszone, przekazane innym narodom, po to, żeby inne narody mogły powstać. Ten niesamowity Bóg, wielki Bóg, to jest Bóg Izraela. He's the true God. To jest Bóg prawdziwy. And even in Romans chapter 9, verse 7, i nawet w Rzymian, w liście do Rzymian, 9 rozdział, 7 werset, jest napisane tak. The same thing again. Kolejny raz ta sama rzecz jest powtarzana. For the scripture says to Pharaoh, ponieważ w Słowie jest napisane,
I raised you up for this very purpose. Na temat faraona. Postawiłem cię w tym miejscu dla tego konkretnego celu. That I may display my power. Żeby mógł okazać swoją moc. And that my name be proclaimed in all the earth. I żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. My name should be proclaimed. Moje imię powinno być ogłaszane na całej ziemi, na całej ziemi. So God constantly has this on his heart. I Bóg cały czas ma to w swoim sercu. You know, in it's very interesting in First Chronicles chapter 16. W pierwszej księdze Kronik w 16 rozdziale jest napisane tak. David, who wrote many of the psalms. Widzimy Dawida, który napisał mnóstwo psalmów. This is where he wrote his first psalm. I to jest to miejsce, w którym on napisał swój pierwszy psalm. When you go to the books of psalms, kiedy przejdziemy do księgi psalmów, it appears only at the 96th psalm. It shows only it's on the it's psalm 96. Aha, to jest w psalmie 96 zapisane. You know, when the ark was taken away from Israel. Kiedy Arka Przymierza została odebrana Izraelowi przez Filistynów. And it was being brought back again. A później została odzyskana. And it was great rejoicing. I oni bardzo the ark has come back again. The presence of God. Izraelici bardzo się cieszyli, ogromnie się cieszyli, ponieważ odzyskali Arkę Przymierza, Bożą obecność. There was so much joy. I była ogromna radość. Then on that day, i tego dnia David delivered his first psalm. Dawid napisał swój pierwszy psalm. Tak jest tutaj napisane. Wow, his first psalm. What does he say in this first psalm? Pierwszy psalm. Co jest tutaj napisane? He says, "Give thanks to the Lord." Powiedział tak. Jest napisane: "Dziękujcie Bogu." Call on his name. Wołajcie, wzywajcie jego imię. Make known amongst the nations what he has done. Ogłaszajcie narodom to, co uczynił. You know, the Bible says that David was a man after God's heart. Wiecie, w Słowie Bożym jest napisane, że Dawid był człowiekiem Bożego serca. And if you are a man or woman after God's heart. Jeżeli jesteś mężczyzną albo kobietą Bożego serca. You can't just say I don't care about all these people who are lost. Nie możesz powiedzieć po prostu: "A, nie dbam o tych, którzy są zgubieni." Wtedy Boża miłość nie ma Bożej miłości w twoim sercu. Here he's in first thing he says make known among the nations what God has done. Jest tutaj napisane jeszcze raz: niech narody dowiedzą się, co uczynił Bóg. Śpiewajcie na jego cześć, oddawajcie mu chwałę. Declare his glory amongst the nations. Ogłaszajcie jego chwałę wśród narodów. Wow, in his first psalm. W swoim pierwszym psalmie. It's a missionary psalm. To jest psalm o misjach tak naprawdę. The Great Commission is right in here. To ten wielki nakaz jest zapisany już tutaj. We think it's only in the New Testament. Może myślimy, że na temat misji jest mowa tylko w Nowym Testamencie. It's right here. Nie, zobaczcie, już tutaj. Declare amongst all the ethnic groups, amongst all the nations. Ogłaszajcie wśród wszystkich grup etnicznych, wśród wszystkich narodów. His marvelous deeds. Jego cudowne czyny. Amongst all nations. Wśród wszystkich narodów. For the gods of the nations are idols. Ponieważ bogami, ponieważ inne narody wierzą w bożki, to są ich bogowie. And then in verse 24, verse 28. I później w wersecie 28. First Chronicles 16. Pierwszej księgi Kronik 16 rozdział. Ascribe to the Lord your families of the nations. Czytamy. Oddajcie Panu wasze rodziny. Oddajcie Panu swoje rodziny, rodziny wśród narodów. Give to the Lord glory and strength. Oddajcie Panu chwałę i moc. And you know, here the nations are challenged. Tutaj stawia się pewne wyzwanie narodom. Not to worship the idols, but to worship him. Mówi im się, że nie mają już więcej oddawać czci swoim bożkom, tylko Bogu. And then it says in verse 31. I później w wersecie 31 czytamy dalej. And say amongst the nations. I mówcie narodom. The Lord reigns. Że Bóg rządzi, że Bóg ma władzę. Go to the nations. Idźcie do narodów. And declare to them. I ogłaszajcie im. Our God reigns. Że nasz Bóg ma władzę. This is the missions commission. I to jest ten nakaz misyjny. That's the missionsbefehl. To jest właśnie ten rozkaz, tak, związany z misją. Right here in the first psalm. Właśnie tu w pierwszym psalmie mamy to napisane. And now you can go throughout the psalms. I możemy przejść przez kolejne psalmy. And full
You know, this same psalm is again in 96, Psalm 96. Te same słowa mamy zapisane w Psalmie 96. Psalm 67. W Psalmie 67. Make your ways known on the earth. And your salvation amongst all the nations. Niech Twoje drogi będą znane na całej ziemi, a Twoje zbawienie wszystkim narodom. May the nations praise you. Niech narody Cię chwalą. Werset trzeci. O God, may all nations praise you. Jest napisane, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Not just the nation of Poland and nie tylko Germany, Europe and America, naród polski, czy Niemcy, czy Ameryka. All nations. Wszystkie narody. There's still 7,000 nations. Wciąż jeszcze 7,000 narodów. No churches. Na świecie, w których nie ma kościołów. Don't know anything about Jesus. Które nie wiedzą nic na temat Jezusa. And this verse says, go to the nations and declare to them. I ten werset mówi, idźcie do tych narodów i ogłaszajcie That's im. That's our job to do. To jest nasze zadanie. No, brother Georg, this is just for a few people. A możecie powiedzieć, nie, bracie, to jest tylko dla niektórych. We have once a year we have a mission Sunday. A my, no tak raz w roku mamy taką niedzielę misyjną. And then we invite a missionary. I wtedy zapraszamy jakiegoś misjonarza. And then we collect some money for this poor guy. No i wtedy zbieramy pieniądze dla tego biednego gościa. And then we pray for him. A później modlimy się And o then niego. We send him out again. A później go odsyłamy. And then we have done our thing about missions. No i to jest właśnie to, co robimy dla misji. Is this what God wants? Czy tego właśnie chce Bóg? But this is how most churches. Ale właśnie w ten sposób działa większość. Większość kościołów i traktuje misję. You know, when I became a missionary, wiecie, kiedy ja zostałem misjonarzem, most missionaries I know, 99%, większość misjonarzy, których znałem, około 99%, maybe it's different in Poland. Może w Polsce jest inaczej. When you become a missionary, kiedy stajesz się misjonarzem, you go to your pastor, idziesz do pastora pastor, God has called me. I mówisz tak, pastorze, Bóg mnie powołał. Yeah, on believe. Mówi, tak, yes. Wierzę w to. Oh, we can all see that. Ta, widzimy to. But I need money to go. Ale pastorze, potrzebuje kasy, żeby pojechać. Okay, go and find us. Go around all over Poland and find your money. Okay, no to jedź sobie po całej Polsce, możesz pojeździć i znajdź sobie kasę. You know, after 35 years, I'm still doing that. Wiecie co, po 35 latach nadal takie rzeczy się zdarzają. People give me 10 euros up in North Germany and some give me 30 euros here and some give me 20 euros here and I'm still living like that. A wiecie, nadal żyję w ten sposób. Gdzieś w Niemczech tu mi ktoś da 10 euro, tutaj 20 euro, tutaj może 35. Ciągle w ten sposób żyję. And 99% of the missionaries are doing that. I tak naprawdę 99% misjonarzy My w taki sposób funkcjonuje. My son and his wife. Teraz mój syn i moja żona zostali powołani. Pastor said, yes, I pastor, we can see your call. I pastor powiedział, tak, widzimy wasze powołanie i odsyłamy and was, he, idźcie. Now you can read everywhere, we will send one missionary to Afghanistan. I teraz wszędzie już można przeczytać u nas w kościele, że mój kościół wysłał jednego misjonarza do Afganistanu. And there was a pastors conference in South Germany. No i są organizowane też takie konferencje dla pastorów he południowych said, Niemczech. Benny and Lisa, come with me. I ktoś mi powiedział tak, Benny, so Lisa, chodźcie ze mną. There, więc stawiamy ich gdzieś tam na piedestale. So they wanna go to Afghanistan. I mówimy, oni chcą jechać do Afganistanu. If you want to invite them, please invite them, you know. Jeśli chcecie ich zaprosić, proszę zaproście ich. Probably he was hoping that many will invite him so that he doesn't have to give the money. I prawdopodobnie ten pastor myślał sobie tak, a mam nadzieję, że wiele osób ich zaprosi, ja nie będę musiał dawać im żadnych pieniędzy. So you go with your children and you go to a dangerous country where you could be killed and get all kind of diseases. Więc wiecie, misja często polega na tym, że jedziecie razem ze swoimi dziećmi jako rodzina do niebezpiecznego kraju, w którym możecie zostać zabici albo zachorować na jakąś niebezpieczną chorobę. A mimo to wciąż musicie sami poszukiwać na tą wyprawę pieniędzy. If Pastor Haney would say, if your pastor would say, gdyby pastor powiedział tak, Radek, you are a wonderful evangelist. Radek, jesteś cudownym, wspaniałym ewangelistą. We want you to become our church's evangelist. Chcemy, żebyś stał się ewangelistą w naszym kościele. Radek feels very good. I Radek czułby się tak yes, super. I have this on my heart. Tak, mam to w swoim sercu.
Okay, when can I start? Yeah, you can start next month. I pyta się tak, a kiedy mogę zacząć? I słyszę odpowiedź, możesz zacząć w przyszłym miesiącu. So, pastor, who gives me the money? I pyta się, pastorze, ale kto mi da pieniądze? I want to get married and, you know, and have my house and all that, you know. Wiesz, chcę się ożenić, wiesz, no potrzebuję na dom i tak dalej. We don't have any money. A pastor mówi tak, no sorry, ale my nie mamy kasy. You drive around all over Poland. Ale wiesz co, możesz pojeździć po Polsce. And you tell that there's a church here. I możesz powiedzieć ludziom, that wants me to become evangelist. Wiecie, słuchajcie, jest taki kościół w Legnicy i oni chcą, żebym ja został ewangelistą. Więc jeśli byście chcieli mnie wspierać, here's my bank account. To dam wam swój numer konta. No, he would not work for you. Nie, wiecie, on nie pracowałby dla was, nie działałby dla was, gdyby tak było. I think you're crazy. Powiedziałby tak, pastorze, chyba zwariowałeś. Of course he will not say that because he will respect him. Oczywiście nie powiedziałby tak, no bo szanuje pastora. But he will think it in his heart. Ale pomyślałby tak sobie w sercu. But it's to say the case with the missionaries. Ale tak samo sprawa wygląda z misjonarzami, wiecie? And here it says, go to the nations. Jest napisane, idźcie do narodów. We should be excited. Powinniśmy być podekscytowani. Wow. Finally found a couple. W końcu znaleźliśmy taką parę. Taką parę, która chce działać na polu misyjnym. Która chce ogłaszać narodom. They want to go to a nation that has not the gospel. Która chce jechać tam, gdzie jeszcze nie słyszano Ewangelii. Radek, how much money do you need? Radek, ile pieniędzy potrzebujecie? Oh, I need about 1500 euros or 2000. O, my 1500 euro, może 2000. Oh, great. I mean, super. We will give 2500 to you. Damy ci 2500. You should not have any worries about money. W ogóle się nie martw o kasę. That's how it should be. Tak, to powinno wyglądać. To powinno być dla nas zaszczytem. To, że możemy angażować się w misję. Psalm 105. Psalm 108. Make known amongst all the nations what he has done. Ogłaszajcie wszystkim narodom to, co on uczynił. And you know, all the time it speaks about the nations. I przez cały czas powtarza się to jedno słowo, narody. Psalm 100, make a joyful noise, all the peoples. Psalm setny, rozgłaszajcie głośno, czyńcie głośną muzykę wśród ludzi. But how can they praise him? W jaki sposób możemy oddawać mu chwałę? How can they bring glory and honor to our God? W jaki sposób możemy oddawać chwałę i uwielbiać naszego Boga? If they don't know anything about him. Jak oni to mogą robić, jeżeli nic o nim nie wiedzą? How can they believe in him? Jak oni mogą w niego uwierzyć? In Romans chapter 10. W 10 rozdziale listu do Rzymian. It says in verse 13. W 13 rozdziale all those who will be, who believe, czytamy wszyscy, którzy uwierzą or everyone who calls upon his name, i wszyscy ci, którzy wezwą, będą wzywać jego imienia, will be saved. Będą zbawieni. And then it says, i później jest napisane tak, but how can they call upon his name, ale w jaki sposób mogą wzywać jego imienia, if they don't believe. Skoro nie wierzą. How can they believe, a jak mogą uwierzyć, in one they have not heard about. W kogoś, o kim nigdy nie słyszeli. How can they believe in him if they never have heard about him? Jak mogą w niego uwierzyć, skoro nigdy o nim nie słyszeli? How can they hear? A jak mogą usłyszeć? If nobody is preaching to them. Skoro nikt ich nie naucza, nikt im nie mówi o nim. How can they? Jak? Call upon the name of the Lord. Wzywajcie Pana. If nobody goes there. Jak mogą wzywać imienia Pana, jeżeli nikt tam nie pojedzie i im o nim nie powie? And then it says, how beautiful. Jest napisane, jak piękne. Are the feet of those. Są stopy tych. Who bring good news. Którzy niosą dobrą nowinę. How beautiful are the feet of those. Jak piękne są stopy how tych. How wonderful. Jak cudowne. Those who go to those people. Ci, jak cudowni są ci, and którzy bring idą to them the good news. Do tych narodów i przynoszą im dobrą nowinę. Paul said. Paweł powiedział tak. It is my ambition. Moją ambicją, moim pragnieniem if Paul would jest, come back to this earth today, gdyby, if Paul would come back again, gdyby Paweł wrócił na tą ziemię dzisiaj, he will immediately go to some missions director and say, where are the unreached people's groups? To
pewnie pierwszą rzeczą, którą by zrobił, to przyszedłby do takiego dyrektora jakiejś organizacji misyjnej i zapytałby, gdzie są jeszcze te grupy ludzi, do których Ewangelia nie dotarła. You know, our statistics say that only 2% or maybe 4% of all the missionaries are going to the unreached people's groups. Wiecie, statystyki mówią, że tylko około 2 lub 4% misjonarzy jest wysyłanych do tych miejsc, gdzie Ewangelia jeszcze nigdy nie dotarła. Another person in the Bible, in the Old Testament. Kolejny fragment w Biblii w Starym Testamencie. Who had the heart of God. I osoba, która miała Boże serce. King Solomon. Taką osobą był King Salomon. When he inaugurated his beautiful temple. Kiedy on otworzył tą swoją piękną, czy było tą swoją piękną świątynię. Yes, do read it in 2 Chronicles chapter 6. Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, w 6 rozdziale. A beautiful prayer of when they inaugurated the temple. W tym czasie, kiedy świątynia została wybudowana i było otwarcie świątyni, on taką piękną modlitwą się pomodlił. And he thanked the Lord to God and he blessed the people of Israel. I on podziękował Bogu i błogosławił lud izraelski. And then in chapter 6 verse 32 we read. I później w 6 wersecie w 6 rozdziale w 32 wersecie czytamy tak. He prays for the foreigners, for the nations. Że nagle zaczął się modlić o obcych przybyszów, o inne narody. And for the foreigner who does not belong to the people of Israel. Zaczął modlić się o tych, którzy nie należeli do ludu izraelskiego. But they come from a distant place. Ale pochodzili z odległych miejsc. Because they have heard about your great name. Ponieważ i przybyli z tych odległych miejsc, ponieważ usłyszeli o wielkim imieniu Boga. And your mighty hand. I o jego cudownych rękach i And when they come. Kiedy przybyli, and pray towards this temple. Kiedy modlili się przy świątyni. And then he says, "Oh God, hear the prayers." Wypowiedziane zostały takie słowa: Boże, usłysz nasze modlitwy. Do whatever these foreigners ask you for. Usłysz ich modlitwy i zrób o cokolwiek ci obcy przybysze proszą cię. So that all peoples on the earth. Po to, by wszystkie narody na ziemi. All nations. Wszystkie narody, wszystkie ludy ziemi. May know your name. Mogły poznać twoje imię. And respect you. I oddać ci honor. When he was inaugurating this beautiful building. Wiecie, kiedy nastąpiło otwarcie tego pięknego budynku. Brand new beautiful building. And you would pray and say, Lord, use this building to save many people from this city and from Poland. Wyobraźcie sobie, że macie taki właśnie nowy, piękny, wybudowany budynek i omawiacie taką modlitwę nad nim, modlitwę błogosławieństwa. Boże, spraw, aby ten budynek był błogosławieństwem dla ludzi, którzy będą przychodzić, i dla całej Polski. But let this place be a place which blesses all the nations. Ale niech to miejsce będzie również takim miejscem, które będzie błogosławić inne narody. Let this place be a place. Niech to będzie takie miejsce. Where missionaries are going out to bless the nations. Z którego będą wychodzić misjonarze, aby błogosławić narody. He had the heart of God. On miał Boże serce. He was not only thinking about his own nation. On nie myślał tylko o swoim narodzie. He was thinking about the nations. On myślał o innych narodach. And he was asking God for them. I prosił Boga o te narody. In Isaiah 56. W 66 rozdziale Izajasza. And it says, and even if the foreigners jest napisane, who want to follow you, in Isaiah 53 verse 3, the foreigners who have joined himself to the Lord. To jest Isaiah 56. Izajasza 56:3 jest napisane: Niech każdy przybysz, który przyłączył się do Pana, czy przyszedł do Pana, powie tak. It says that foreigners who will join themselves to the Lord. Niech każdy przybysz, który przyszedł do Pana. And will keep the Sabbath. Niech przestrzega sabatu. It says I will give him a place in my temple. Ponieważ ja dam im miejsce w mojej świątyni. And then it says in verse 6. I później w wersecie 6 czytamy tak. It says here
It says here, then I will bring them to my holy I will bring them to my holy mountain. Ja sprowadzę ich na moją świętą górę. And I give them joy in my house of prayer. I napełnię ich radością w domu modlitwy. For my house. W moim domu. Will be called a house of prayer. Będziemy nazywani domem modlitwy. For all nations. Dla wszystkich narodów. That's what God says. To mówi Bóg. Let those foreigners come. Niech przyjdą obcy przybysze. Niech Let przyjdą. Them come. Niech przyjdą. Those who want to keep the law. Ci, którzy chcą przestrzegać prawa. To jest mój lud. And he says, because my house, my temple. Ponieważ mój, i mówi dalej, mój dom, moja świątynia. Is the house of prayer for all nations. Jest domem modlitwy o wszystkie narody. Did you know that? Wiedzieliście o tym? Yeah, of course we read about that. Tak, przecież czytaliśmy o tym. In the New Testament. W Nowym Testamencie. Wow. Jesus. Our lovely Jesus. Jezus, nasz cudowny Jezus, który był taki dobry i pomagał biednym i leczył ślepych i wyrzucał demony. I on był takim cudownym człowiekiem. A pewnego dnia wkurzył się strasznie i poszedł do świątyni i zaczął przewracać i kopać te wszystkie stoły i rozrzucać je wszędzie. I wziął jakiś kij i zaczął wyganiać ludzi ze świątyni. Jezu, co się stało? Dlaczego to robisz? Przecież to jest straszne, co robisz. Dlaczego jesteś taki zły? Dlaczego? Because the same place, ponieważ to samo miejsce, which was there for the nations, które miało być dla narodów, they were doing business. W tym miejscu no oni robili interesy. Już nie było miejsca dla Everybody, narodów. Everything else was important. Wszystkie inne rzeczy były ważne, tylko nie to. And then he overturned the tables. I zaczął wywracać te stoły. The money changers were there with all the money. I wiecie, ci, którzy wymieniali pieniądze, tacy nasi bankierzy byli tam i mnóstwo pieniędzy i te pieniądze też zostały rozrzucone. And he said, is it not written? I powiedział, Jezus powiedział tak, czy nie jest napisane? My house. Mój dom. Will be called a house of prayer for all nations. Będzie nazywany domem modlitwy dla It's wszystkich not a narodów. Place where we can now make money. To nie jest miejsce, w którym mamy robić kasę nations. I pobierać pieniądze It's od tych a house narodów. Of prayer for all nations. To jest miejsce modlitwy za narody. But you have made it a den of robbers. Ale wy uczyniliście ją jaskinią zbójców. And that made him furious. I to naprawdę go wkurzyło. I don't know if God would come in some of our churches. Ja nie wiem, czy Bóg przyszedłby do naszych so kościołów. Many programs, so many things busy with. Ponieważ wiecie, jest w nich tyle problemów, tak wieloma rzeczami jesteśmy zajęci w naszych kościołach. The nations? A narody? Mission? Misja? You must be kidding. No chyba sobie żartujesz. We want to see God work in our city. My chcemy, żeby Bóg pracował, działał we w naszym mieście. Still have a lot of people in our own country who are not saved. Wiecie, w naszym własnym kraju mamy mnóstwo ludzi, we którzy nie są zbawieni. Any money for missions. Nie mamy pieniędzy dla misji. But most people will not say that. Większość ludzi by tak przecież nie powiedziała. They just act like that. Ale tak się zachowują. When I came back from mission field, I was there for 3 years. I suffered, and our organization was one time destroyed. A lot of things happened. Kiedy wróciłem z misji i byłem już w tym naszym miejscu zarządzania przez 3 lata, dużo rzeczy się działo również złych. I wróciłem do domu, wiele kościołów mówiło. Georg is here from Afghanistan. I wiele osób mówiło, no bracie, wróciłeś z Afganistanu. We give him 3 minutes this morning to share. Nasz brat Greg wrócił z Afganistanu, damy mu teraz 3 minuty, żeby się podzielił z nami. But stick to your 3 minutes. I jeszcze powiedziano mi na ucho, tylko trzymaj się tych 3 minut. You know, there were times for the people of Israel. Były takie czasy w narodzie izraelskim, were disobedient. Kiedy oni byli nieposłuszni. And they were led away. I odchodzili od Boga. And they were in captivity. I byli też w niewoli. Now God had a big problem. I Bóg miał duży problem. The people who were supposed to declare his glory amongst the nations. Ponieważ lud, który miał ogłaszać jego chwałę wśród narodów, they were now disobedient and were prisoners somewhere far away in Babylon. Oni byli nieposłuszni, tak naprawdę byli uwięzieni w Babilonie, daleko. All the way in Kurdistan. W całym Kurdystanie.
far away from the land. Gdzieś tam, tak jak teraz byśmy mogli powiedzieć, gdzieś w Kurdystanie, daleko, daleko od Izraela. So the heavenly council came together. I ta rada taka, niebiańska rada zgromadziła się razem i zaczęli radzić. About the God of the nations. Co powinniśmy teraz zrobić? W jaki sposób możemy zacząć z powrotem docierać do narodów? And the Holy Spirit, he had an idea. No i Duch Święty miał taki pomysł. Said, you know these three guys down there? Powiedział tak, znasz tych trzech gości, co tam stoją? One is called Shatrach, the other one Meshach, and the other one Abednego. Satrach, Mesach i Abednego. We can make some plan with these guys. Możemy coś zaplanować z tymi trzema facetami. So they made a plan in heaven. No i zaczęli planować w niebie. So they put in the thought of Nebuchadnezzar, that big, powerful, cruel king. A no i zaczęli myśleć, zastanawiać się, co zrobić z tym Nebukadnezorem, tym potężnym królem. They made this big image of gold. No i uczynili taki obraz, posąg ze złota. And everybody had to fall down and worship it. I każdy musiał się kłaniać i oddawać chwałę temu posągowi. And then the Holy Spirit said, you know, these three guys, they will not bow down. I Duch Święty powiedział, wiecie co, tych trzech gości, oni nie złożą ukłonu. But then they will be thrown into fire. Ale ta rada, ci członkowie rady powiedzieli, no to ich wrzucą do ognia. No, then we send the angels and we save them. No to spoko, wyślemy aniołów i ich uratują. And that this king will be so amazed. Ale i wtedy ten król się tak zdziwi. And even when he pulls them out of the fire, i kiedy oni wyjdą z tego ognia, they will have no smell of smoke on their clothes. To nawet nie można będzie poczuć dymu na ich ubraniach. And God said, wow, wonderful. I Bóg powiedział, a good idea. Wow, ale super, świetny pomysł. So that happened. No i tak się właśnie stało. We like to tell this story in the Sunday school. Lubimy opowiadać tę historię w szkole niedzielnej, we w szkółce. We have no idea why God actually fabricated this story. No nie mam pojęcia, dlaczego Bóg wymyślił tę historię. And then, you know, I said, throw them into the fire. I powiedział, no wrzućmy ich do ognia. And you know, King Nebuchadnezzar comes. I czy wrzucono ich do ognia? Przyszedł król. And he looks into there. I popatrzył tam w te płomienie. And then he saw them. He saw that there was a fourth person in there. I zobaczył, że w środku, w tym piecu, była też czwarta osoba. And when they were brought out, a kiedy ich wyciągnęli, this great king, ten wspaniały król, so many nations, ten władca nad wieloma narodami, then Nebuchadnezzar said, król Nebuchadnezzar powiedział tak, 3, w Daniela w trzecim rozdziale czytamy od 28 do 30. Praise be to God. Niech Bogu będzie chwała. Of the God of Shadrach, Meshach and Abednego. Bogu Sadracha, Mesacha i Abudraha. He sent his angels. Ponieważ on wysłał swoich aniołów. And he rescued his servants. I uratował swoje sługi. Therefore I make a decree. Dlatego ogłoszę teraz dekret. When he made a decree, a kiedy on ogłosił ten dekret, it was sent out to all the nations. On został wysłany do wszystkich narodów. And everybody had to follow it. I wszyscy musieli przestrzegać tego, co tam było and napisane. What did this decree say? I co tam było napisane? He said, I make a decree, taki dekret daje teraz, every people, aby wszystkim, every nation, wszyscy ludzie, wszystkie every narody, language, wszystkie języki, anybody, wszyscy, who says anything against the God of Shadrach, Meshach and Abednego, każda osoba, która powie cokolwiek złego przeciwko Bogu Sadracha, Obracha i Abu, i tak, will cut their houses to pieces, to jego dom zostanie zburzony całkowicie. And we turn them into piles of rubble. I obrócimy ten dom w ruiny. For there is no other God, ponieważ nie ma innego Boga, who can save in such a way, który potrafi uratować kogoś w taki sposób. If God would appear today, President Trump. Wyobraźmy sobie, że Bóg dzisiaj by przyszedł na ziemię, tak? I teraz przed prezydentem and he Trumpem. Would experience a miracle like that. I gdyby prezydent Trump doświadczył takiego cudu. I got all the translators together. I powiedziałby tak, zbiorę teraz wszystkich tłumaczy. All the Wycliffe people must come quickly, quickly, quickly. Wszyscy ludzie Wycliffe'a
muszą przyjść teraz do mnie. You know, there's Bible translators. A to są tacy ludzie, którzy tłumaczą Biblię. And you must translate into all the languages of the earth. I wyobraźcie sobie taką sytuację, tak, że Trump zwołuje ich wszystkich i mówi: macie teraz przetłumaczyć Biblię na wszystkie języki świata. There's no God who can save. As our Lord Jesus Christ. I żeby oni się wszyscy dowiedzieli, że nie ma innego Boga, który zbawia oprócz Jezusa Chrystusa. And you know, then God gets a step further. Ale Bóg robi coś jeszcze, idzie krok dalej. He reveals himself to the king personally. I objawia się królowi osobiście. You know that when he became very proud. Kiedy on, the king. Yes. Kiedy ten król stał się bardzo takim dumnym i pysznym królem. You know, he had this dream. Miał taką. And he was this big tree. Miał takie duże drzewo, takie było. Huge. And all these animals were living in that tree. Było takie ogromne drzewo i tam mieszkały wszystkie zwierzęta, żyły wszystkie zwierzęta. Bang, the tree was cut off. I nagle to drzewo zostało ścięte. And Daniel said, "You are the man." I Daniel powiedział tak: jesteś człowiekiem i w taki właśnie sposób zostaniesz wycięty. Time, i za jakiś czas like będziesz żył jak zwierzę. I to się rzeczywiście wydarzyło. I żył się trawą. I urosły mu włosy. Long nails like an animal. I miał takie długie paznokcie jak zwierzę. You know, and then God restored him again. Ale później Bóg przywrócił go do jego funkcji. And then King Nebuchadnezzar. I król Nabuchodonozor. He said, at the end of the time. Powiedział pod koniec czasów. I raised my eyes towards the heaven. Podniosłem swoje oczy do nieba, wzniosłem swoje oczy ku niebu. My mind was restored. I mój umysł został odnowiony. Daniel chapter 4. W czwartym rozdziale Daniela 33. And I praised the Most High. I oddałem chwałę Najwyższemu. So I became one. That only just believed in that God, he became one who was praising now this God. I on nie stał się tylko taką osobą, która uwierzyła w Boga. On stał się tym, który zaczął oddawać mu chwałę. And I praised the Most High. I jest napisane: i oddałem chwałę Najwyższemu. Honor and glorify him. Oddaję jemu chwałę i cześć. Can you imagine? Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? President Trump would come on CNN and BBC. I prezydent Trump, no prawdopodobnie by wszyscy nagrali to, na BBC byśmy to zobaczyli. I lost my mind, God restored me. Wiecie, postradałem zmysły, whatever. Ale Bóg mnie przywrócił do zdrowia. Now I believe in him. I teraz wierzę w Niego. Wyobraź, I worship him. Jemu oddaję chwałę. I glorify him. I cześć. And then he was again, it was going out to all the peoples. I kolejny raz słyszymy wezwanie do wszystkich ludzi. He says, I glorify the King of Heaven. I słyszymy takie słowa: oddaj chwałę Bogu niebios, he does what is right, ponieważ on czyni to, co jest słuszne. And all his ways are just. I wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Then he died. A później umarł. A new generation came. I przyszło nowe pokolenie. The people of Israel are still in captivity. A ludzie, Izraelczycy nadal pozostawali w niewoli. The heavenly council meets again. I znowu spotkała się ta Rada Niebiańska. What are we going now? No to co by tu teraz the zrobić? People of Israel are still in captivity. Izraelici nadal w niewoli. King Nebuchadnezzar dies. Died. Król Nabuchodonozor nie żyje. The nations have forgotten again. Narody znowu zapomniały o Bogu. Holy Spirit comes again. No i znowu przychodzi Duch Święty. I have another idea. Mówi tak: mam znowu I have another plan. Mam jeszcze jeden plan. Remember, we have this one guy. Pamiętacie, mamy tego jeszcze gościa jednego. His name is Daniel. Daniela, pamiętacie, mam Daniel. Daniel. Yeah, what about Daniel? No co z nim? He's like these three guys. Wiecie, on jest jak tych trzech facetów wcześniej. They would throw him into the fire, he would also go in there. Wiecie, jakbyśmy ich wrzucili do tego ognia, on pójdzie z nimi do tego ognia. But this time it was a different story. Ale tym razem ta historia była trochę inna. King Darius. King Darius. He was saying that if anybody prays for the next 30 days. If anybody prays for the next 30 days. Powiedział tak: jeżeli ktokolwiek będzie się modlił przez następne 30 dni. We were not allowed to pray to any other god. Powiedział coś takiego: nie wolno wam modlić się except to the king. Do innego boga niż król. If anybody doesn't respect it, jeżeli ktoś nie poszanuje tego rozkazu, zostanie wrzucony in a den of lions. Do jamy z lwów.
If I would have been Daniel, gdybym był Danielem, I've closed my curtains, a to zasunąłbym zasłony, I've looked around and nobody's there, rozejrzałbym się dookoła, czy nikogo nie ma, the door again and looked outside, otworzyłbym drzwi, wyjrzał, czy kogoś tam nie ma, maybe I was hiding under my bed, może bym się schował pod łóżkiem, and for the next 30 days I would just pray quietly. I przez kolejne 30 dni po prostu po cichu bym się modlił. And the Holy Spirit, he knew Daniel. Ale Duch Święty znał Daniela. He was a very wild Pentecostal. Wiecie, on był taki, Daniel był takim zielonoświątkowcem, takim szalonym zielonoświątkowcem. I powiedział tak, ja nie dbam o to, nie dbam o to, co powiedział król i zaczął się modlić głośno. No i oczywiście, jego wrogowie go usłyszeli. Wyciągnęli go z tego pokoju, przyprowadzili przed króla Dariusza i powiedział tak, on ciebie nie posłuchał. Wow, so sorry. Oh, sorry, przepraszam. Actually, I like Daniel. Kurczę, przecież tak lubię tego Daniela. No. He had to throw him into the lion's den. No i teraz będą go musieli wrzucić do tej jamy z tymi lwami. Again, this is another nice little Sunday school story. I wiecie co, to jest kolejna historyjka. Taka miła historyjka, którą opowiadamy na szkółce niedzielnej. O, Daniel w tej jaskini. Takie fajne rzeczy o tym Danielu opowiadamy. Ale Bóg miał coś zupełnie innego na myśli. He wanted to show this new ruler. On chciał pokazać temu nowemu władcy, że jest tylko jeden Bóg, który zbawia. Actually, that's not my last story. I look at the watch. Sorry. Trochę zgubiłem, patrzyłem na zegarek. So what happened? Co się wydarzyło? Of course he got rescued. No oczywiście, że został ocalony. And then the king was amazed. I król się zdziwił. Tak naprawdę to był kompletnie zaskoczony. And again. I kolejny raz. King Darius to all nations, powiedział do wszystkich narodów, to all peoples, do wszystkich ludów, to every language, do wszystkich języków się zwrócił. The translators became very busy. He called them every language. No i tak to nazwał, tak, że zwrócił się do wszystkich narodów, do wszystkich ludów, do wszystkich języków. And they had to translate it. I trzeba było to przetłumaczyć. May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and have reverence before God. Ogłaszam, wydaję taki dekret, że ludzie w całym królestwie mają oddawać cześć i chwałę i odczuwać bojaźń przed Bogiem. The God of Daniel. Bogiem Daniela. The God of Israel. Bogiem Izraela. All the nations heard that. I wszystkie narody to usłyszały. Wow. Who were in his kingdom. Wszyscy, którzy byli w tym królestwie. And he says, on mówi tak, for he is the living God. Ponieważ on jest Bogiem żywym. And he endures forever. I on trwa na wieki. And his kingdom will never be destroyed. I jego królestwo nigdy nie zostanie zniszczone, nigdy nie przeminie. And his dominion will never end. Jego królestwo nigdy nie przeminie. Isn't that amazing? Czy to nie jest niesamowite? He rescues and he saves. On ratuje i zbawia. He performs signs and wonders. On czyni znaki i cuda. He rescues and he says he does signs and wonders in heaven and on earth. I on czyni te znaki i cuda na ziemi i w niebie. And he rescued Daniel from the den of the lions. I on uratował Daniela z tej jaskini lwów. Again, all the people heard. I jeszcze raz, znowu, wszystkie narody usłyszały, wszystkie ludy. That's on God's heart. To, co było w Bożym sercu. And then Jesus comes. I później przyszedł Jezus. And this is the last commandment I give to you. I powiedział tak, ostatnie przykazanie daję wam. Go and make disciples. Idźcie i czyńcie uczniami. Of all nations. Wszystkie narody. Be my witnesses. Bądźcie moimi świadkami. In Legnica. W Legnicy. In the surrounding areas, a w okolicy, Samaria, w Samarii, Judea, w Judei, to the ends of the world, aż do krańców świata. Amen. Amen. Let's pray. Pomódlmy się. Father, I thank you. Ojcze, dziękuję ci. For sharing this morning, że podzieliłeś się dziś rano your heart z swoim sercem z nami through the scriptures. Poprzez swoje słowo. It's not my idea.
to nie są moje pomysły, ponieważ ja jestem misjonarzem. It's your heart. To twoje serce. From the first book of the Bible, od pierwszej księgi till the Biblii last book, aż do ostatniej. What we see in Revelation 7, to, co widzimy w objawieniu w 7 rozdziale, people from every tribe, że ludzie ze wszystkich plemion, nation, z każdego plemiona, z każdego narodu every language, i każdego języka worship the true and living God. Oddają chwałę jedynemu prawdziwemu Bogu żyjącemu. Throughout the Old Testament, przez cały Stary Testament, you raised up Abraham. On powołał Abrahama. To make him great. I uczynił z niego wielkiego męża Bożego. I sprawił, że stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. You raised up your people Israel. Powołał swój naród Izrael. To be your people. Żeby był twoim narodem. And to be a blessing to all the nations. I żeby stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. And you raised us up. I ty powołujesz nas, Panie. As your church. Jako twój kościół. To make us kings and priests. Żebyśmy stali się królami i kapłanami. So that we may proclaim. Żebyśmy mogli ogłaszać. Your good deeds, to twoje dobre czyny, gospel, twoją Ewangelię to all the nations, wszystkim narodom. Help us, Father, we pray. Panie, modlimy się, żebyś nam pomógł. Give us your heart, to jest your twoje burden, serce, to jest twoje obciążenie. Thank you for this church. Dziękujemy ci za ten kościół. Thank you, Father, for the wonderful missions conference they have organized. Dziękuję ci, Panie, za tą cudowną konferencję misyjną, bless którą zorganizowali. This church, oh God, błogosław Boże ten kościół. For their commitment, za ich zaangażowanie. Not only to their own city, nie tylko żeby służyć w ich własnym mieście, country, ale w całym kraju. But for the nations. I w innych narodach. Father, we pray. Ojcze, modlimy się, żebyś wysłał również wiele osób, wiele chrześcijan from this blessed nation of Poland, z tego błogosławionego narodu, jakim jest Polska, to go to the nations, żeby poszli do innych narodów. And as we bless the nations, i kiedy będziemy błogosławić inne narody, you will truly bless us again. Ty będziesz nas znowu błogosławił. Thank you for this time together. Dziękujemy ci za ten czas razem. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen.